Szczyt klimatyczny w Katowicach. Przedstawiciele prawie 200 krajów z całego świata dyskutują nad tym, co zrobić, aby przyszłe pokolenia spokojnie mogły mieszkać, żyć i oddychać, co najważniejsze, czystym powietrzem za 10, 20, 30 czy 50 lat. A to, jak się okazuje, nie jest rzecz wcale łatwa. Historia szczytów klimatycznych sięga lat 90. Ich głównym założeniem jest współpraca międzynarodowa mająca na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. W 92 roku w Rio de Janeiro był pierwszy COP z okazji 500 lat odkrycia Ameryki. I na tamtym COPie było ponad 100 przywódców świata, i religijnych, i państw. I byli wszyscy ważni ludzie. I taki był przekaz. Te biedne kraje, które były reprezentowane przez Fidela Castro, który notabene tutaj w Katowicach też kilka razy był, mówiły w ten sposób. Wy bogaci, czyli bogata północ, głównie do Stanów chodziło, Stany, Kanada, Europa Zachodnia, wy już się nie musicie zbroić, bo dzięki Polsce, dzięki Solidarności ta cała żelazna kurtyna padła, więc nie musicie budować nowych bomb atomowych. Dajcie nam te pieniądze, któreście zaoszczędzili na tym rozbrojeniu, w cudzysłowie. Dajcie nam na ekologię. I oczywiście palcem pokazał na Busha starego, który niedawno zmarł. I co zrobił? Bush wyszedł i powiedział tak. Panowie, hola, ja nie jestem prezydentem planety Ziemia. Ja reprezentuję podatnika amerykańskiego. Chętnie pomagamy, ale czy wy wiecie, on mówił do tych wszystkich biednych, że Stany Zjednoczone, bogata północ i Unia po II wojnie światowej wydała ponad 300 miliardów dolarów na pomoc dla krajów trzeciego świata, Afryki i krajów azjatyckich i nic, nadal jesteście nawet bardziej biedni, środowisko w Afryce jest bardziej upustynnione, nie tędy droga. My wam nie damy tych pieniędzy, damy wam raczej wędki, czyli how know, czyli wiedzę, jak chronić środowisko, bo my was znamy, jak my wam damy, to wy to roztrwonicie. Korupcja i kolesiostwo jest tak wielkie w tych biednych krajach, że to nie da efektu. I to był pierwszy przekaz w Rio. Potem z ważnych konferencji tych światowych to było Kyoto. Kyoto w kraju, w Japonii, gdzie naprawdę normy środowiskowe i dbałość jest dużo większa niż u nas w Europie. Zresztą widać to po średniej długości życia. Średnia Japonka dożywa 84 lat, kiedy Europejka o prawie że 10 lat mniej, a na Śląsku to jeszcze mniej. I tam był problem taki, co jest z tym klimatem? Bo chcę panu powiedzieć, na pierwszych kopach nikt nie wskazywał CO2, czyli dwutlenku węgla, jako tego winnego. To dopiero później weszło, jak robił się teatr polityczny. Czyli na pierwsze kopy były stricte teatrem meteorologicznym z nauk przyrodniczych, a jako geolog wykładający na uniwersytecie, to mówiłem studentom, że ten klimat, czyli to, co my obserwujemy, nie, my obserwujemy tylko pogodę. Klimat jest modelem matematycznym, który istnieje od momentu, gdy Księżyc, że tak powiem, się odłączył od Ziemi, oś Ziemi się obróciła o te 23 stopnie i mamy pory roku. I od tego jest klimat, że ten klimat bardzo jest modelem matematycznym i w zależności od tego, co włożymy do tego modelu, mamy efekt taki, zapytamy, czy będzie ocieplenie, czy będzie oziębienie. I proszę sobie wyobrazić, jeśli do tego modelu, a to były spory na tych kopach co najmniej 4 czy 5, włożymy dane z miejsc, gdzie najdłużej mierzy się temperaturę, czy Ziemia ma już te 4,5 miliarda lat, co najmniej, prawda, a temperaturę mierzymy dopiero od 180 lat i gdzie? W ogrodach botanicznych, w centrach dużych miast, typu Paryż, Monachium, Londyn. I jeżeli damy do tego modelu klimatu Ziemi dane z tych wielkich aglomeracji, to co nam wyjdzie? Że się ociepla. Ale to nie ociepla się, że pogoda i klimat się ociepla globalnie, tylko że miasta grzeją. Każde używanie energii zamienia się w ostateczności na ciepło. Więc obojętnie, z czego ta energia jest. I energia wiatrowa, i energia atomowa, i energia biała, czyli, że tak powiem, grawitacyjne spadanie wody z rzek, daje w ostatnim efekcie ciepło. Wiele podczas szczytu mówiono o węglu i jego wykorzystaniu w przyszłości w polskiej gospodarce. Temu były poświęcone m.in. panele dyskusyjne odbywające się w polskim pawilonie, wzbudzając momentami bardzo duże emocje.
warto się spotykać, że warto wymieniać poglądy i że warto wypracowywać dla Polski, bo ani dla górników nie, ani dla polityków, tylko dla Polski. To jest ważne i proszę zobaczyć, nawet nasi goście zagraniczni również mniej więcej w ten sposób się wypowiadali, że jeśli się będziemy spotykać, że jeśli będziemy rozmawiać na argumenty również, przyjmować te argumenty, a związki zawodowe polskie przyjmują te argumenty, to na pewno będzie lepiej niż jest. No to jak to jest tak naprawdę z tym polskim węglem? Bo jeżeli pytamy polityków, mówią coś innego, jeżeli pytamy związkowców, mówią jeszcze coś innego, ekolodzy również wyrażają się zupełnie inaczej na temat węgla, to gdzie tak naprawdę leży prawda? Dopóki naukowcy, politycy, związkowcy i oczywiście biznes nie usiądą razem przy jednym stole i oczywiście zieloni, do których mam ogromny szacunek, pomimo że ludzie myślą, że tam my się kłócimy, to nie o to chodzi. To nie wypracujemy wspólnego stanowiska. Związki zawodowe, czyli 3 OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Solidarność, my pracujemy ponad podziałami, zapraszamy polityków ponad podziałami, naukowców z różnych stron, o różnych światopoglądach na sprawę klimatu. Zapraszamy również zielonych, naszych braci, którzy w inny sposób nieco widzą sprawę. Jak panowie widzieliście, było 3 z różnych organizacji, czy 3, przepraszam, z różnych organizacji inaczej widzący świat. Także największa rzecz, którą tutaj z tej konferencji, bo to jest 4 konferencja z kolei, którą organizujemy w ramach Prekopu, to jest to, że jest nadzieja, że ludzie zaczynają się lubić i wiedzą, że warto siedzieć przy stole i negocjować i rozmawiać. Jeżeli chodzi o ten szczyt klimatyczny, to chyba tą wartością dodaną jest to, że on się odbywa w Katowicach, w mieście, które kiedyś stało przecież węglem, w części jeszcze stoi. No to jest taka właściwie wartość symboliczna. Polska tu jest najistotniejsza i przewodnictwo Polski przez cały rok teraz będzie, prawda? Czy prezydencja polska do tego aż do czasu COP-u 25. I to jest ważne, że to polski minister będzie kreował dalsze prace nad tym stanowiskiem tutaj z Katowic i realizacją tego stanowiska. W pewnych sytuacjach o kompromis będzie trudno, natomiast ja bym tak źle tego nie oceniał, bo chociażby cały ten cykl spotkań, który miał miejsce, i te połączone siły, które to wspólnie gdzieś tam organizowały te eventy, informowały, czy te prezentacje, które były tutaj przekazane, no to już coś znaczy, prawda? Więc reasumując, na pewno grupa PGG wydobywająca węgiel energetyczny ma tutaj wyzwanie troszeczkę innego kalibru niż my. My z kolei jesteśmy bardziej związani z, tak jak mówiłem, z przemysłem stalowym, czy z produkcją stali, a to jakby od razu kojarzy się troszkę inaczej. Natomiast na pewno, jeżeli nie zrobimy czegoś w następnych kilku latach, czy kilkunastu, jeżeli nie zaplanujemy tego już teraz, kiedy rynek jest dobry na to, to rzeczywiście będzie trudno, bo tak jak tutaj powiedział przed chwilą przewodniczący którejś z central, ekologia rzeczywiście jest droga i to jest prawda. I w implementacji, jak to się teraz ładnie mówi, i tych rozwiązań, czy to opartych na wodorze, czy na innych źródłach energii, na pewno nie będzie tania i będzie musiała wymagać długiego planu. Ale jest szansa, żeby w tym długofalowym procesie osiągnąć satysfakcjonujący wszystkich poziom, bo o zerowej emisji, jak mówią niektórzy ekolodzy, no to chyba możemy zapomnieć, powiedzmy sobie szczerze. Nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o te kwestie na zasadzie, powiedzmy, takich bardzo szczegółowych rozmów czy danych. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście to jest utopijny cel. Chociażby dlatego, że wiele krajów w Europie nie byłoby w stanie zrealizować tego wyzwania. Co prawda rok 2050 to jest też odległa perspektywa, jak pokazuje teraz to, co się dzieje chociażby w Japonii. Być może w ich przypadku to będzie możliwe dużo wcześniej, natomiast no, nie zapominajmy o tym, że oni ten wodór, który zamierzają wykorzystywać do energetyki, będą pozyskiwać z tych krajów, które zaoferowały jego produkcję. Jest taki znany ogólnie pomysł czy projekt grupy Kawasaki, która produkuje na razie na zasadzie testowej wodór w Australii i ma go przesyłać
specjalnymi statkami do Japonii, czyli nie wiem, czy o to chodzi, bo w przypadku Japonii jasne. Natomiast jeżeli rozprostarłoby się to na cały świat, to wymagałoby to znowu innego podejścia technologicznego, co oczywiście w 2050 roku jest możliwe. Jednym ze sposobów ograniczenia zanieczyszczeń poprzez redukcję przede wszystkim tak zwanej niskiej emisji jest wymiana kotłów węglowych na nowoczesne i podłączanie gospodarstw domowych do nitek ciepłowniczych, co już się dzieje, a co było poruszane również podczas jednego z paneli dyskusyjnych. Potencjał ciepłownictwa systemowego w Polsce jest olbrzymi, bo mamy wykorzystanie mocy zamówionej na poziomie 33 tysięcy megawatów. Cały system elektroenergetyczny w Polsce to jest niecałe 30 tysięcy megawatów. Podałem również, że udział ciepłownictwa systemowego w miastach jest na poziomie około 60% i około 15 milionów Polaków korzysta z tej formy ciepła. Na całą strukturę ciepła wytworzonego w naszych źródłach około 60% już wytwarzanych jest w kogeneracji, czyli w tej technologii jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, która pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o około 30%. Czyli nawet jeżeli produkujemy energię cieplną i elektryczną w oparciu o węgiel kamienny, to stosując tą technologię ograniczamy emisję tą dwutlenku węgla o 30%. Natomiast jeżeli mówimy o liczbach i ograniczeniach emisyjnych przy wykorzystaniu ciepła systemowego, to trzeba dla uporządkowania całą emisję podzielić na wysoką i niską. Wysoką tworzą głównie związki siarki, azotu i pyły, te grube. I my na przestrzeni, jako sektor, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zredukowaliśmy te emisje o kilkunastokrotnie. Natomiast niska emisja pojawia się głównie, to też mamy zdiagnozowane, na poziomie gospodarstw domowych albo budynków wielorodzinnych, gdzie są wykorzystywane do ogrzewania kotły, piece indywidualne, gdzie palone są paliwa złej jakości, a niestety bardzo często wciąż śmieci, które dają się spalić, i to jest źródłem emitowania tak zwanego PM10, czyli pyłu zawieszonego o średnicy 10 mikrometrów, pyłu zawieszonego o średnicy 2,5 mikrometra. Jak to jest niebezpieczne, to proszę porównać grubość włosa ludzkiego. To jest 50-70 mikrometrów. Mówimy o 10 i 2,5 mikrometra. I benzoalfapirenu. Benzoalfapiren jest węglowodorem nasyconym i on powoduje liczne choroby serca, układu krążenia i nowotworowe. I stosując ciepło systemowe, jesteśmy w stanie zredukować emisję PM10 stukrotnie, PM2,5 dwustukrotnie i również dwustukrotnie benzoalfapiren. A te, szczególnie benzoalfapiren, w 86% produkowany jest właśnie w gospodarstwach domowych poprzez wykorzystywanie tych lokalnych, indywidualnych piecyków, kociołków. Na jakim etapie jest teraz wykorzystanie tego systemowego ciepła, podłączenia do nitek właśnie, o których się głośno mówi, żeby te gospodarstwa pojedyncze, domowe korzystały z tego? Czy jest w ogóle taka szansa, żeby w najbliższej przyszłości osiągnąć wynik na tyle satysfakcjonujący, żeby ta jakość powietrza rzeczywiście się poprawiła? Duże nadzieje pokładamy w projekcie polityki energetycznej państwa do 2040 roku. Projekt ten zakłada wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które będą ułatwiały rozwój sieci ciepłowniczych. Co to oznacza w praktyce? Często mówimy o domkach jednorodzinnych. Co należałoby zrobić, żeby te gospodarstwa indywidualne były przyłączone do sieci ciepłowniczych? Dwie kwestie zasadnicze. Po pierwsze, rozwiązania prawne powinny ułatwiać budowę sieci ciepłowniczych w obszarach zabudowanych. Wyobraźcie sobie Państwo, że żeby położyć sieć ciepłowniczą fizycznie, trzeba z tymi rurami przeprowadzić je przez kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset indywidualnych nieruchomości należących do indywidualnych właścicieli. Bardzo często właściciele się nie zgadzają, bardzo często występują do sądu, co wstrzymuje proces inwestycyjny nie tylko na miesiące, czasem na lata. W związku z tym na przykład powstające nowe osiedla budynków jednorodzinnych, mające potencjał do przyłączenia, nie przyłączą się, bo inwestor nie będzie czekał dwóch lat na źródło ciepła. Drugim elementem niezwykle istotnym jest to, że nie wszędzie ekonomicznie uzasadnionym jest przyłączanie każdego budynku, wielorodzinnego czy indywidualnego. Jest uzasadnione pod względem
efektywności energetycznej i uzasadnionym z ekologicznego punktu widzenia. A więc, żeby to zrealizować, trzeba przekierować środki publiczne, na przykład z programu Czyste Powietrze, na albo w przypadku budynków wielorodzinnych, kamienic, na wymianę instalacji wewnętrznej i trzeba te pieniądze przekazać indywidualnym właścicielom mieszkań, żeby mogli sfinansować wymianę instalacji wewnętrznej. My dociągniemy sieć, zbudujemy węzeł, a w przypadku budynków jednorodzinnych na to, żeby te osoby współfinansowały węzeł cieplny, współfinansowały przyłącze, czyli jak to się mówi w ekonomii, zdejmujemy wysokość kapeksu. A wtedy cena samej jednostki ciepła jest na tyle atrakcyjna, że nawet i gospodarstwa niezbyt zamożne będzie stać na tego typu usługę. I zwróćcie Państwo uwagę, uzyskujemy również ten element ekologiczny, o który nam tak bardzo chodzi w walce szczególnie z niską emisją. Szczyt klimatyczny w Katowicach pokazał, że różne kraje różnie postrzegają działania na rzecz czystego powietrza, choć wszystkim zależy na tym, aby przyszłe pokolenia mogły żyć na czystej planecie, co podczas tego szczytu było powtarzane na każdym kroku. Ponad 2,5 tysiąca odwiedzających dziennie, to mówi też za siebie. Udało się też przekazać wszystko, o czym Polska chce powiedzieć, czyli o części środowisko, wyjątkowe polskie lasy, które wspomagają mitygację efektu cieplarnianego, część człowiek, polskie domy drewniane, polskie meble wykonane z drewna. Mało kto z Polaków nawet wie, że my zajmujemy corocznie między drugim a trzecim miejscem w eksporcie i w budowie domów drewnianych, super nowoczesnych domów drewnianych. Nie chodzi o takie nasze zakopiańskie z grubego bala, ale naprawdę najwyższa technologia XXI wieku, o oszczędności energetycznej ponad 70%, o możliwości powstania takiego budynku w 3 miesiące od pierwszego dnia. I trzecia część, technologia, no i najnowocześniejsze technologie. Nie mówimy tutaj o wizjach, o dalekich strategiach, choć od nich zaczynamy naszą opowieść, ale najważniejsze, co mówimy, to, że są już konkretne przykłady w Polsce skutecznego wdrożenia nowoczesnych technologii carsharingu, udostępniania aut elektrycznych, smart city, sterowania pewnymi ruchami komunikacyjnymi w samochodach, czy w ogóle samego pojazdu elektrycznego. No właśnie, są tutaj ludzie z całego świata i paradoksalnie Katowice przede wszystkim kojarzą się, czy kojarzyły się z ciężkim przemysłem, z górnictwem, z hutnictwem. Wasz kącik, wasze miejsce i wy pokazujecie, że Katowice i Polska to także piękny kraj, jeżeli chodzi o krajobrazy, o lasy, o rzeki, o jeziora i o wiele innych zakątków, które warto pokazywać, że to nie tylko problem niskiej emisji, że to nie tylko problem zanieczyszczenia, ale to także piękne miejsca, jak choćby namiastka tego, co tutaj się znajduje. Katowice chyba są symbolem, i to zgadzają się też z tym odwiedzający, takiej dobrej zmiany, Just Transition, Black to Green, macie piękne hasło tutaj w Katowicach. I rzeczywiście to też robi wrażenie, pomimo tej takiej smutnej pory roku, pomimo zimy, wszyscy widzą, że w tych Katowicach naprawdę zauważa się ponad 40% terenów zielonych, lasów, to mnie jako leśnika szczególnie cieszy. I chyba są dobrym przykładem takiej ścieżki do wyboru, gdzie zmiany wymagające takiej siły i zdecydowania, determinacji, żebyśmy jednak sobie poradzili z problemem klimatycznym, trzeba przeprowadzać również, mając na uwadze dobro człowieka. Polska wśród krajów Unii Europejskiej zajmuje niechlubne miejsce, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, ale z Pana strony, ze strony człowieka, który las zna od podszewki, czy rzeczywiście jest aż tak beznadziejnie, jak mówią te statystyki? Oczywiście mamy takie miejsca, trochę czarne punkty, czasami centra miast, czy też inne miejsca, ale myślę, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić. 30% powierzchni Polski zajmują lasy w doskonałej kondycji, które cały czas pracują jako naturalna fabryka tlenu i naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla. I przede wszystkim to, o czym tutaj mówimy, opowiadamy, te przykłady polskich już skutecznych metod transformacji, choćby zakłady, które produkują najnowocześniejsze na świecie urządzenia do ładowania elektrycznych trolejbusów. To są najlepsze, rzeczywiście najlepsze na świecie. Czy wynalazki polskich studentów, które są zastosowane od lądowania na Marsie, jak łazik, do wypełniania pewnych luk technologicznych gdzieś tam w świecie. To są też przykłady dobrej współpracy i dobrej kooperacji z partnerami zagranicznymi. Ale wracając właśnie tutaj do Polski, to zdecydowanie nie zgadzam się z taką bardzo negatywną oceną. Oprócz tego, że kraj jest zróżnicowany od morza do gór, to rzeczywiście procent udziału takich dobrych terenów zielonych, dobrze zagospodarowanych i gwarantujących też bezpieczną ekologicznie przyszłość jest bardzo, bardzo duży. I zauważają to nasi goście z zagranicy.
Katowice, które były organizatorem szczytu klimatycznego po raz pierwszy w historii, pokazały, jak z miasta poprzemysłowego na przestrzeni kilkunastu lat zmieniły swoje oblicze i nadal to czynią. Katowice są gospodarzem szczytu klimatycznego, który w tej chwili odbywa się w naszym mieście. To bardzo duże wydarzenie. Przyciągnęło do Katowic około 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów. Także cały świat spogląda na to, co dzieje się w Katowicach, bo negocjowane są warunki umowy dotyczącej klimatu. A to sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Ale to także dobra okazja, dobre miejsce do tego, żeby pokazać, jakie są Katowice, jaki jest Śląsk, jaka jest Polska. Oczywiście tutaj, jak każde duże wydarzenie, wykorzystujemy je do globalnej promocji. To także realne zyski dla naszych mieszkańców, co każdorazowo powtarzamy. Mamy badania na to, że osoby, które do Katowic przyjeżdżają, zostawiają tutaj minimum 600 zł, korzystając z bazy noclegowej, z usług lokalnych przedsiębiorców. Ale jednak ta najważniejsza jest globalna promocja. Na nią stawiamy. Chcemy pokazywać, jak w ostatnich latach zmieniły się Katowice. Także na stoisku, w którym się znajdujemy, prezentujemy tą przemianę Katowic Black to Green, czyli od miasta przemysłowego, które stawiało na przemysł górniczy, hutniczy, przeobraziliśmy się w zieloną stolicę Śląska, która stawia na nowe technologie. Szczyt klimatyczny jeszcze się nie zakończył, ale czy możemy już mówić o sukcesie, czy możemy mówić o powoli podsumowywaniu tego, co tutaj się działo w ostatnich dniach? Na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. W tej chwili trwa szczyt klimatyczny. Goście cały czas są w Katowicach. Cały czas trwają także negocjacje co do porozumienia stron i być może uda się dojść i zakończyć ważny dokument Kioto, Paryż i właśnie Katowice. Natomiast cały czas czekamy, cały czas korzystamy z tego, że oczy całego świata zwrócone są na Katowice i pokazujemy, jak nasze miasto mocno się zmieniło i że warto tutaj przyjechać także w innych porach roku. Należy tylko mieć nadzieję, że szczyt klimatyczny w Katowicach będzie wreszcie przełomowym, bo czasu, jak podkreślano, pozostało już naprawdę niewiele. Tylko czy uda się stanąć ponad podziałami i podjąć mało popularne decyzje, które tak naprawdę muszą dotknąć każdego z nas? To pytanie póki co pozostanie bez odpowiedzi. Szczyt został zakończony jednak mimo wszystko sukcesem. Na zakończenie szczytu bowiem strony przyjęły dokument końcowy konferencji, tak zwany pakiet katowicki, czyli mapę drogową realizacji porozumienia paryskiego z 2015 roku, mającego na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury. I wypada tylko trzymać kciuki, oby się udało.